Słuchajcie, ja dzisiaj nagrywam odcinek od rana i teraz mam mini przerwę, więc zrobimy teraz to zdjęcie, co ja chciałam zrobić. Będę potrzebować waszej pomocy, żebyście mi doradzali, pomagali. Oh my gosh, mój rozporek jest otwarty. W ogóle, jeśli ty chodzisz po domu w dżinsach, jeszcze masz rozporek zamknięty, girl, there's something wrong with you. Anyway, więc zdjęcie, to będzie zdjęcie w lustrze i będzie to w outficie od Pull & Bear. Pokażę w ogóle wam ten outfit. Powiedzcie mi, czy on wam się podoba, czy nie, bo ja... Mi się podobał w sklepie, jak przyszłam do domu, to się zastanawiałam, gdzie ja mam w tym wyjść, ale okej, pokażę wam, okej? Okej, pokażę wam outfit. Okej, zanim wam pokażę... Okej, dobra, po prostu pokażę. Boom, bitch. To jest... Ja nie wiem, czemu ja to kupiłam. Mi się to podoba, to jest fajne, tylko nie wiem, gdzie ja to założę, ale jeszcze znajdę. Więc taki cute little skirt and a cute little top. I do tego jest jeszcze taki marynarka, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Anyway, dobra, teraz musimy pomyśleć o zdjęciu. Więc, the plan. To jest moje lustro, but this is a little basic. Jakbym sobie tutaj zdjęcie zrobiła, yeah, okay, that's kind of cute, but nothing special. Więc, here's the plan. We take this lustro outside i będziemy mieli view. Patrzcie to, to jest najlepsza rzecz w ogóle w moim mieszkaniu. Boom! The motherfucking Pałac Kultury. Taki jest plan, zobaczymy, czy się uda. No, o, to jest cięższe niż myślałam. Hold up. Okej, okay. The view. The view, the motherfucking view. Dobra, ja idę teraz zrobić a little bit of makeup i włosy sobie ogarnąć. And then let's take this picture. Okej, okay, trochę mi się chce płakać, ale w sumie ja się zgadzam z wami. A mianowicie dostaję bardzo dużo komentarzy, że wyglądam jak pieprzona stewardessa, więc... Outfit change. Mamy dwie inne spodniczki do wyboru. First one jest taka ładna, niebieska. She's really cute. Bardzo mi się podoba ten kolor. Fancy. Druga jest biała. Proszę, wybierzcie je.